Oh yeah, yeah, all right, fajnie, 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 tak. No. Idziemy? Idziemy dalej, nie zatrzymujemy się, przyspieszamy. Tak, jeszcze. Dalej. Świetnie. Witamy Was wszystkich serdecznie z planu naszego teledysku. Jest godzina 10 po 12 w nocy. Właśnie skończyliśmy pracę. Tu jest Ola. Tu jest Marko. Znaczy, jeszcze jesteśmy. Praca była bardzo długa, ale przyjemna. Nawet się brudziliśmy troszeczkę makaronu. Tak, sosem od spaghetti. I co zrobiliśmy dzisiaj dokładnie? No dzisiaj stworzyliśmy teledysk do naszej piosenki All My Life. Tak jest. I ja się bawiłem bardzo, nie wiem co to było. Ja też się świetnie bawiłam. I zmęczyłem też. Też trochę się zmęczyłem. Pozytywnie, ponieważ jest dużo pracy do tego. Wygląda, że army tak, a jednak potem jest dużo szczegółów, ale to właśnie to jest. So don't ever, ever leave me alone, no more, no more. Piosenka, to znaczy, że jest realizacja takich planów, które są tak naprawdę przyjemne, bo to ta piosenka urodziła się w taki sposób naturalny, ponieważ dostałem inspirację właśnie od Oli i dlatego taka piosenka weszła. Nie była planowana tak naprawdę, a słuchaj, zrobimy to. Inspirowała mnie po prostu do tego, a raz, dwa zrobiłem melodię i raz, dwa nagrywaliśmy, bo ile to trwało? Pikuś. No, długo to nie trwało i tak na dobrą sprawę wszystko było robione jedynie na ostatnią chwilę, jak to chyba obydwoje mamy w zwyczaju. To jeszcze bardzo przyjemnie, bardzo spontanicznie, świetnie się bawiliśmy przy nagrywaniu piosenki. Tak, bardzo. Bardzo. No co? Siadamy? A no dobra, no okej, ja już nie boję się. Jesteś blisko mnie. So never ever leave me alone, no more, no more, no more. I'll give you all my life. Bardzo dobrze. Naprawdę super kumpel, ponieważ gdziekolwiek coś tam robię, jest i pomaga i zawsze ma pomysły. A jednak więzi nas. I słuchajcie, to co dzisiaj nakręciliśmy, to jest bardzo dobry sposób na spędzenie fajnych, romantycznych walentynek. Więc na walentynki możecie rzucić sobie makaronami, tak? Tak. Będzie romantyczny. Tak. Proszę nie zapomnieć o nożyczkach. Jedziemy.
jedziemy wózkiem. Tak. Tak. Tańczysz. Od lewej do prawej. Tak. Ale kto krzyczy akcja? Ja was tu kręcę. Ekipa. Wózek ciągnął. Bliki, bliki. Kręca? Dobrze, dobrze. Idziemy. Panowie. Lecimy. Jak ja się dowiedziałem, że się dostaliśmy właśnie do selekcji polskiej i ja właśnie byłem w Wrocławiu, ponieważ bardzo kocham to miasto i zdecydowałem, że chcę wyjechać na ten weekend, żeby to miasto przynosiło szczęście. Udało się. Ja w piątek czekałem cały dzień, patrzyłem na SMS-y, na przykład, a tu nie to w telewizji, w internecie, a potem dostałem około, nie pamiętam, której godziny SMS-a z gratulacjami. A od razu co zrobiłem? Wysłałem SMS-a do Oli. Dobra, taki free, dobra. Będzie dobrze. Nie. A, okej, pokażę ci coś. Dobra. Uwaga, start! Ręce, ręce, życzenie! Wow. O, fajnie, do tyłu, jasne. Mamy. Osobą, która tak bardzo wierzyła, że może nam się udać, Marko. A zresztą wymyślił. Ty mi mówiłaś, że na pewno, że dostaniemy, jak coś zaczyna robić, to na pewno ty tak mi mówiłaś. Następny raz nagrywam to. Dobrze, nagrywaj to. W każdym razie Marko bardzo mocno w to wierzył. Ja miałam tam jakieś ciche nadzieje, ale tak było bardziej realistycznie. A to szukałaś mnie. Bardziej realistycznie podchodziłam do tego naszego projektu. I jak zwykle Marko ma rację. Jest smacznie, wesoło, elegancko. Jest tutaj Marko i Marko, jesteśmy dwóch. I teraz właśnie jest tak, że ja myślę, że nie zamkniemy tej restauracji dzisiaj. Pan kardamon. Okej, więc mam to. Więc pomidory tutaj. Dobra. No i sami sobie. A, zobacz, co ma. Tak jest, nie? Może weźmiesz tu. Rozumiem, tutaj chodzisz cały czas. Ciao mama! Ciao da Ola, da Marko! Ciao a tutti! Ciao! Ciao do ciebie, mama! Ciao mama! Oh my God!